Drodzy Państwo, tak jak już mówiłem, pierwsza kobieta w naszym studiu, Paulina Szczesiak, wolontariuszka, dokładnie liderka wolontariuszy w Centrum Medialnym Strefy Kibica. Z Pauliną zaraz sobie porozmawiamy o wolontariacie właśnie podczas Euro w Strefie Kibica. Wolontariuszy w naszym mieście będzie około 600, tak powiedziałaś? Tak, dokładnie. Skąd aż tak tylu ludzi chce poświęcać swój wolny czas i pomagać bezpłatnie, no bo wolontariat to jest bezpłatne, gościom, którzy przyjadą do nas na Euro? Myślę, że taką główną motywacją jest chęć zdobycia jakiegoś nowego doświadczenia. I wiadomo, Euro nie zdarza się co roku, tym bardziej w Polsce, dlatego wydaje mi się, że większość ludzi, w tym ja, chce być jak najbliżej tych wydarzeń. Chcę pomagać też w kreowaniu wizerunku Polski, ponieważ wiadomo, że od tego, jak ci wolontariusze dogadają się z tymi kibicami, z tymi turystami, jak wskażą im drogę, jak im pomogą, na tyle zostaną zapamiętani, na tyle będą ci kibice przekładać obraz Polski właśnie poprzez ten kontakt z tymi wolontariuszami. Tak jak już mówiłam, nowe doświadczenia, ale również nowe znajomości. Nie tylko ci kibice i turyści, ale również te grupy wolontariuszy to też nowe przyjaźnie, które mogą gdzieś tam przydać się w przyszłości. Myślę, rozumiem. Paulina, powiedz mi, tak się zastanawiałem, czy nie było jednak w tobie czegoś takiego, że może zobaczę Cristiano Ronaldo, może zobaczę kogoś jeszcze bardziej sławnego, chociaż chyba tylko Messi może być lepszy od Cristiano Ronaldo. Czy było w tobie, albo spotkałaś się na przykład z jakimś wolontariuszem, który myślał, że jednak będzie pracował na stadionie przy na przykład obsłudze meczów? We mnie na pewno czegoś takiego nie było, w ogóle nie patrzyłam przez ten pryzmat takiej piłki nożnej, tych drużyn, w ogóle. Z moich znajomych też nie spotkałam się z takim podejściem. Wszyscy, którzy się zgłaszali, dokładnie wiedzieli, czego mogą się spodziewać i wiedzieli, że to nie będzie tak, że uścisną sobie rękę z Ronaldo czy kimś takim podobnym. Rozumiem. Czyli jednak to przede wszystkim pasja, to przede wszystkim też samorealizacja swoich pragnień, swoich dążeń, bo też możecie na przykład się podszkolić z języka obcego. Zdecydowanie. Wiadomo, że z tymi turystami z zagranicy będziemy musieli rozmawiać po angielsku albo w innych językach. Poza tym będziemy też mogli się podszkolić w tym sensie, kiedy pracujemy na przykład jako tłumacz przy służbach bezpieczeństwa czy przy patrolach medycznych, to wtedy wiadomo, że też zdobywamy jeszcze większe doświadczenie językowe. Albo przy dziennikarzach, bo ty będziesz się głównie zajmowała dziennikarzami w Centrum Medialnym Strefy Kibica. Tak. Ty postanowiłaś troszeczkę pomagać nam, między innymi nam, bo my tam też będziemy. Czy jest tobie coś z dziennikarza, czy masz jakąś właśnie taką pasję dziennikarską w sobie, że akurat tam się wybrałaś? Zdecydowanie tak, studiuję dziennikarstwo i wiążę z tym moją przyszłość, przynajmniej chciałabym. Dlatego to centrum medialne było takim moim punktem docelowym. Tam chciałam pracować najbardziej. Oczywiście gdybym trafiła na jakiś punkt informacyjny, też bym się cieszyła, nie mówię, że nie. Jednak kiedy dostałam informację, że jest to centrum medialne, to mówię, świetnie, po prostu super. Mhm. Poświęcę się temu bez reszty, także tylko zdać sesję i już to Euro, już to centrum medialne po prostu i nic więcej mnie nie interesuje. Także... No właśnie, bo ty jeszcze oprócz tego, że będziesz wolontariuszem, to jeszcze oprócz tego studiujesz, a wiadomo, że maj i czerwiec to najbardziej chyba gorący okres na wszystkich uczelniach. Tak, zgadza się. Mam jeszcze sesję przed sobą, tak naprawdę 3 egzaminy, a tutaj trwają szkolenia, tutaj już 8 zaczynamy pracę, gdzie zmiana kończy się o 24 czy nawet 1 w nocy, a następnego dnia egzamin o 10. No trzeba to jakoś pogodzić, ale no, od tego są studia. No dokładnie tak. Ty będziesz pracowała w centrum medialnym. Ilu was tam będzie pracować? Dokładnie 15 osób jest w mojej grupie. Właśnie w tym najbardziej gorącym okresie, dniu meczowym i przedmeczowym, będzie nas 15 osób w sumie w ciągu dnia. Natomiast te inne dni będzie nas troszeczkę mniej, żeby czasami ktoś mógł też mieć dzień wolny. No właśnie, to jeżeli sobie odejmiemy te 15 osób od tej grupy, umówmy się 600 osób, to co reszta będzie miała za zadanie? Czym oni będą się zajmować? Głównie informacją, przekazywaniem informacji turystom, kibicom w takich najbardziej newralgicznych punktach Poznania, czy typu dworce, lotnisko, właśnie centrum miasta, ulica Grunwaldzka, czyli dojazd do stadionu. Także oni udzielają informacji, wskazują drogę, pomagają właśnie dobrać najbardziej dogodny środek transportu. Poza tym mamy, tak jak już wspominałam, tłumaczy przy różnych służbach, którzy pomagają. I czym jeszcze się zajmujemy? Dystrybuowaniem materiałów informacyjnych, także
opowiadaniem o Poznaniu i mówieniu, gdzie można fajnie spędzić czas, polecamy, tak? Nawet nie tylko na czas euro, jakieś atrakcje, ale także polecamy atrakcje, które będą w Poznaniu czy w Polsce już po euro i zachęcają do powrotu do naszego kraju czy miasta. Można zaryzykować stwierdzenie, że wy nie jesteście zarezerwowani tylko i wyłącznie na przykład dla turystów zagranicznych, wy jesteście dla nas wszystkich. Oczywiście. Także dla Wielkopolan, także dla Poznaniaków. Oczywiście, także dla mieszkańców, ponieważ czasami nawet Poznaniak może się gdzieś zagubić, czegoś nie wiedzieć. I tak samo dla Polaków, którzy przyjeżdżają do Poznania, czasami pierwszy raz i chcą się czegoś o tym mieście więcej dowiedzieć. Chcą wiedzieć właśnie, czy warto tutaj wrócić i gdzie. Dlatego to nie jest tak, że jesteśmy nastawieni tylko na tych kibiców z zagranicy, że angielski i tak dalej. To nie tylko tak. No właśnie, państwo za chwilę zobaczą materiał ze szkoły, z warsztatów dla wolontariuszy. One rozpoczęły się 3 czerwca, zakończyły się 6 czerwca. Jesteś jakoś bogatsza po tych szkoleniach, po tych warsztatach? Czujesz, że masz taką wiedzę, że naprawdę zdobędziesz świat, jeżeli nie puchar, nawet euro? No na pewno jestem bogatsza w jakąś wiedzę, ponieważ przyznam, że jest to mój pierwszy wolontariat w życiu, dlatego takie szkolenia to też dla mnie pierwsze szkolenia. Takie zasady wolontariatu, jak to jest, prawa, obowiązki wolontariusza, to też się wiadomo przydaje w naszej codziennej pracy, ale również takie rzeczy jak reagowanie w sytuacji kryzysowej, w sytuacji paniki tłumu, to na to też nas bardzo uczulali szkoleniowcy. Oczywiście pierwsza pomoc, która wiadomo się wszędzie przydaje, ale warto odświeżać tą wiedzę. No i każda grupa ma też miała, czy będzie miała jeszcze swoje szkolenie stanowiskowe, gdzie dowie się dokładnie, czego może się spodziewać na swoim miejscu pracy. No wiadomo, że te szkolenia są nieodłączną częścią wolontariatu i trzeba je przejść, żeby być naprawdę pomocnym. Tak samo komunikacja miejska, musimy sobie przyswoić, tak? Parę informacji ważnych, żeby potem nie wprowadzić kibica w błąd. No właśnie, z tą komunikacją miejską to może być ciężko, bo chociaż otwierają Roosevelta, chociaż otwierają Grunwaldzką i nawet Franowo, to mam nadzieję, że już wiesz, to tak naprawdę jest straszne zamieszanie z rozkładami jazdy, bo na przykład w Pobożym Ciele w piątek obowiązuje sobotni, w niedzielę jeszcze inny, a tak naprawdę w niedzielę chyba to jest najważniejszy dzień, dzień, na który wy też czekacie, bo to jest pierwszy dzień meczowy w naszym mieście, w Poznaniu. Zostało ile? 4 dni do tego pierwszego meczu. Jakieś obawy, jakieś emocje? No jestem... Obawy nie. Jestem po prostu bardzo podekscytowana. Myślę, że tak jak cała moja grupa. Jesteśmy ciekawi właśnie, jak to będzie, jak już ci dziennikarze przyjadą, co my będziemy tam do końca robić. To się wszystko okaże w trakcie. Także tak naprawdę nie możemy się już doczekać, jak to będzie, żeby zobaczyć, co się będzie działo. A na kogoś specjalnie czekacie? Na jakiegoś dziennikarza z jakiegoś, nie wiem, wyjątkowego kraju? Chyba nie. Wszystkich przyjemy równie dobrze. Równie dobrze. Ja czytałem, że będą dziennikarze na przykład z Wietnamu, będą dziennikarze z Meksyku. Czy jest ktoś, kto umie wietnamski tam u was w grupie? U nas w grupie akurat nie, ale dostaliśmy taką listę osób, które znają takie nietypowe języki. Gdyby pojawił się jakiś problem, to tylko dzwonimy i ta osoba pomaga w tłumaczeniu. Tak? To dotyczy również chorwackiego czy włoskiego, ponieważ te języki nie są tak popularne jak angielski, dlatego mamy taką listę, gdyby coś było potrzeba, to możemy dzwonić i prosić. No właśnie, bo też warto dodać to, że nie tylko Polacy, nie tylko Poznaniacy zostali wolontariuszami. Pośród tych 600 osób są też obcokrajowcy. Tak, zgadza się. Ja w swojej grupie osobiście mam Włocha oraz chłopca z Białorusi. Także to jest bardzo fajne, że ktoś z innego kraju chce poświęcić swój czas, przyjechać do obcego kraju, obcego miasta i pomagać w organizacji tego euro. Także to jest niesamowite i ci ludzie są niesamowici, że się na to decydują. Są też bardzo odważni, trzeba przyznać. Może nie będą znali tak dobrze topografii miasta, ale na pewno będą pomocni w jakiś inny sposób. No właśnie, jak was rozpoznać? Bo nie muszą znać dokładnie topografii miasta, ale muszą być chyba w jakiś sposób widoczni, żebyśmy my, widząc kogoś takiego, wiedzieli, że to jest wolontariusz, on nam na pewno pomoże. Oczywiście, będziemy widoczni z daleka, ponieważ tak jak ja dzisiaj mam zieloną koszulkę, wszyscy mamy takie zielone koszulki, szare spodnie, zielone czapeczki, także na pewno w tym stroju będzie nas widać z daleka. Poza tym to, co jest ważne, my będziemy też wychodzić z inicjatywą. To nie jest tak, że nas trzeba jakoś szukać i do nas podchodzić, tylko my, wolontariusze, widząc jakąś zagubioną osobę, która być może potrzebuje jakiejś pomocy, sami zapytamy, z uśmiechem oczywiście, czy pomóc, jak pomóc, dlatego na pewno będzie tak, że nas będzie łatwo znaleźć. Czyli zielony kolor, zielone koszulki, zielona czapka, chyba nie każda dziewczyna ubierze jednak czapkę, bo to wiadomo, włosy i tak dalej, a wokół pełno
przystojnych Włochów, Chorwatów, no i oczywiście Polaków. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem była Paulina Szczesiak, liderka wolontariuszy w Centrum Medialnym przy Strefie Kibica. Ja Tobie życzę powodzenia, bo Twoje powodzenie to również moje powodzenie i również Państwa powodzenie, bo dzięki na przykład Paulinie możemy mieć naprawdę wyjątkowe materiały. Jeżeli coś nam się nie uda, to proszę Paulinę odnaleźć i sobie z nią osobiście porozmawiać. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu, a my za chwilę powracamy z prasą. Przegląd prasy. Zapraszam.